Witam, cześć moi drodzy. Mam dla was dobrą wiadomość, bo da się w tym programie zainstalować silnik renderujący Cycles. Ale pokażę wam, jak to zrobić. Tylko chciałem wam pokazać, że jest coś takiego. To jest darmowy całkiem silnik renderujący do Let's tego on hold on to programu. it. Nie chcę się logować, to wam na wszystko pokażę. Bo to nie jest Page pokaz... to get the S2. Bo to nie jest pokazane, moi drodzy, w tym wideo, jak to zainstalować. A ja to zainstalowałem i wam pokażę, jak szybko to renderuje. Render Manager. Bardzo się cieszę, że to zaimplementowali. Nawet jest odszumiacz tutaj. NLM Optics i Open Image Denoise. Ten działa także na mojej karcie graficznej. Mam taką kartę graficzną. Tylko trzeba poczekać 30 sekund albo minutę i wtedy on zadziała i ładnie odszumia. Otworzę moją scenę i wam okażę. Kurczę, mogłem uruchomić go jako administrator. Muszę coś, moi drodzy, sprawdzić. Czemu format tej nie jest wspierany? Ale dlaczego? No. Nie, może powinienem był... O, 32-bitowy. Może powinienem był od nowa to ustawić. Mamy tu Optics, ale mamy też Open Image Denoise. Włączę to i wam pokażę też ilość wątków można ustawić. Jak to zainstalować, jak tym zarządzać, już pokazuję. Bo mamy tutaj Selection i Explore. Musimy otworzyć okno, bo mam tutaj na scenie też światło. Już pokazuję. Chyba to jest schowane. Tu gdzieś ukryłem moje światło, tu jest. Bo musicie mieć Explorer, żeby wiedzieć, gdzie co jest. Również. Dajcie mi chwilę, muszę sprawdzić. Jak tu klikamy, to możemy moc światła ustawić. Ale dobra, pokażę wam, co trzeba po kolei zrobić. Bo tu jest instrukcja. A, już wam pokażę, bo wam nie pokazałem tej strony. To jest ta wtyczka. Tak się nazywa i to jest silnik renderujący w oparciu o silnik Cycles, który używam w Blenderze. Testowałem to i to dosyć szybko chodzi i mogę wam za chwilę pokazać, jak to działa. Upewnijcie się, moi drodzy, że musicie pobrać Microsoft Visual C++. Tutaj jest. Bo musicie to zainstalować, zanim skopiujecie wtyczkę Cycles do programu Soft Image. Amerykanie wymawiają Soft Image, ale ja wymawiam Soft Image. Chyba i tak chyba można wymawiać, ale nie jestem pewien. Bardzo fajnie działa, podobnie jak w programie Blender. I tutaj Amerykanin tłumaczy, jak z tego korzystać. Problem w tym, że nie pokazał, jak to zainstalować, a ja wam pokażę. Tutaj mamy coś takiego jak File, Add-on i tutaj z tej opcji idziemy do opcji Install i tutaj musimy wybrać plik, jak tu klikniemy. Tutaj akurat trzeba będzie to tak zrobić. Zależy, jak macie ustawione w katalogu i gdzie. Mamy tutaj addons i tutaj wybieramy to, ale ja jeszcze zainstalowałem. Jak macie to na jakiejś dowolnej partycji, to możecie manualnie wybrać. Ale ja wam okazuję, bo ja już u siebie w ten sposób zainstalowałem. To trochę potrwa,
Tak gdzieś może z kilka sekund, 30 sekund i zainstaluję. Mamy też bibliotekę materiałów. I tutaj wchodzimy do Render Materials. Po tej stronie Cycles Create możemy wybrać Diffuse BSDF, Glass BSDF, to i to. Opcje z materiałem metalu. Już zobaczę, jak to wygląda, bo tutaj mam okno poniżej. Czekajcie, oko mnie swędziało. Musiałem się lekko ograbać. Tutaj mamy taki materiał ustawiony. Nie mam oglądu miniatury. Klikamy na to dwa razy. Ciekawe, czy jest tutaj taka opcja, że można podłączyć z czymś. Wielka szkoda, że nie ma takiej opcji, ale być może jest, tylko się patrzę. Wydaje mi się, że chyba jest. Nie, tu do tekstur. Ja się tu patrzę, co my tu mamy. Bo normalnie to było do tej pory działało tylko w programie Blender, a to jest taka jakby implementacja tego silnika renderującego do programu Softimage. Zademonstruj, moi drodzy, jak to działa. Bo już ustawiłem render. Jeszcze render options ustawię sobie i sprawdzę. Silnik otrzymujący. Sam link. Oto sobie trochę zmniejszę do dwójki. No i pokażę wam teraz, jak to szybko działa. Current path. Powiem wam, jest różnica. Tylko ja się teraz martwię, czy OBS Studio nie będzie szwankował. Tak, działa. Nawet odszumieć działa. Jak się uważnie przyjrzycie, to nawet OpenImage Denoise działa i robi to całkiem nieźle. Bardzo ładnie to odszumia. Tylko ja musiałbym dojść do tego, jak ustawić materiał metalu. Wydaje mi się, że to było wytłumaczone. HDR Master, Shader Packs. Jeszcze sprawdzam. O, super. Mamy tutaj to. Bardzo fajnie, że tutaj na to zwrócił uwagę. Czemu dali figurę kobiety? No, co tu jest wytłumaczone? PWR Metal. Mamy tutaj różne takie materiały. Powiem wam, jest to naprawdę ekstra. Jestem bardzo zadowolony, gdy w ogóle o tym myślę. Do PDF-ów na razie go zapiszę, bo Opera zapisuje pliki do PDF-ów. PWR Notepad. O! Czyli jeszcze mam do pobrania to. Nie, no czemu? A, czyli to się jeszcze obiera. Czyli będę musiał, moi drodzy, się jeszcze douczyć, jak z tego korzystać, bo mi się wydaje, że chyba można to zainstalować. A, to super, że się dopiero o tym dowiedziałem, ale nie jest źle. Naprawdę dużo pracy w to włożyli. Co my tu jeszcze mamy? HDR Master, co to jest? O, to jest coś ciekawe. Jeszcze tego nie sprawdzałem, ale nie jestem pewien, czy to jest darmowe. Wydaje mi się, moi drodzy, że jest to darmowe, albo i nie. Ciężko powiedzieć. Na razie póki co nie będę o tym tutorialu robił, bo na to musiałbym poświęcić więcej czasu. Jak to jest nowsza wersja? Kurde. Nowa wersja jest chyba. Co to jest? Nie, to jest ta sama. Myślałem, że wydali nową wersję. Mamy też dokumentację. Tu omieramy dokumentację.
Tu mamy dokumentację do programu Blender. W każdym bądź razie mam nadzieję, że się wam tutorial podoba. Życzę wam miłego dnia. Aha, jeszcze zapomniałem dodać. Światła tu się znajdują. Cycles Lights. Te domyślne światła od tego programu nie są kompatybilne z tym renderem. Cycles Point Light nie działa, dlatego mogliście zobaczyć mój rower. Pokażę jeszcze raz. Fajny jest ten program. Powiem wam, lubię z tego programu korzystać. Zanim zainstalowałem tą wtyczkę, render, powiem wam, był naprawdę koszmarnie wolny i długo było trzeba czekać i zjadał mi wszystkie zasoby komputera i musiałem manualnie użyć opcji Affinity, przydziel zasoby wątków do tego procesora. Ale patrzcie, jak ładnie mi odsunie scenę. Także no, ja się strasznie cieszę, że będę mógł nadal z tej aplikacji korzystać, bo ta aplikacja mi się kojarzy z lekkością i wydajnością i lubię z tego programu od czasu do czasu korzystać, ale w tym się też dobrze modeluje, aczkolwiek Blender jest dużo lepszy, bo Blender ma bez surfaces wtyczkę, ale ten program nie jest zły. To życzę wam miłego dnia.